Serdecznie witamy i zapraszamy na krótki film przedstawiający wykorzystanie środków unijnych w naszym mieście Krasnik. Zapraszamy! Może być tak, Damian? Mogę powiedzieć o rajdzie Krasnik Rwu, bo organizuje ten rajd, natomiast Stowarzyszenie Cyklistów Bike Team jest rządzone przez pana Krzysztofa Amberta. Trudno powiedzieć, która była najciekawsza. Na wszystkich rajdach działy się różne rzeczy. No, były takie sytuacje, gdzie stado koni wjechało w peleton jadący i galopowało razem z kolarzami. Może być tak, Damian, wpadł po pedału. Przedstawię, nazywam się Krzysztof Amet, jestem prezesem Stowarzyszenia Cyklistów Kraśnickich Bike Team Kraśnik. Tu jest nasza klubowa koszulka. Mamy także i drugą koszulkę, która jest dla reprezentantów stowarzyszenia, którzy jeżdżą nieomal wyczynowo. Biorą udział w różnych wyścigach, w zawodach i reprezentują Kraśnik, no i jednocześnie nasz klub. Nasze stowarzyszenie. A jeśli chodzi o historię stowarzyszenia, w 2007 roku, czyli 3 lata temu, grupa młodych ludzi przyszła do mnie z propozycją założenia stowarzyszenia. Zapytali mnie o zdanie, no i czy jest sens coś takiego zorganizować. Myślałem sobie, że chyba tak. Jest wiele form pozyskiwania tych pieniędzy. I na przykład, nie mieliśmy nigdy problemu z pozyskaniem pieniędzy od Urzędu Miasta, burmistrza naszego, Tytarz Miejskiego. W sumie nie było problemów, kiedy składaliśmy wnioski do Starostwa Powiatowego naszego Kraśnickiego. Udało nam się raz pozyskać fundusze z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. To już są fundusze, które nieomal z europejskimi korespondują. I dzięki temu mogliśmy zrealizować to, co lubimy najbardziej, czyli wyprawy. Może być tak, Damian, wpadł popedałować.